Czy pani uważa, że tutaj został naruszony prawnie pani nietykalność? Tak, pani nie w takim razie będzie szła panią, bo jeżeli pani chce złożyć zawiadomienie o pełnieniu przestępstwa. Proszę wyrejestrować tego pana, ponieważ może opuścić miejsce przestępstwa. Już opuszczam. Już. Wylegitymujcie tego pana. Ale jak jest pańskie nazwisko? Pan nie reagował. Jak jest pańskie nazwisko? Piotr Loranty, posturynkowy. Pan posturynkowy Loranty nie reagował czy na wezwanie obywatela. Czy pani uważa, że ten mężczyzna pana, panią odepchnął? Bo ja nie widziałem tego, przecież pani. Czy pan jest prawnikiem? Pan mnie zaraziona, mało odepchnął, ale brutalnie mnie najpierw odepchnął w twarz. Na pewno panią odepchnął. Tak, odepchnął. Pan ma obowiązek przyjąć takie zawiadomienie. I ten pan zaniechał działania. A ja to widziałam. A ja to widziałam. Świadka jeszcze. Poinformować Wysoki Sąd, że dziennikarz, operator telewizji gadzinowej TVN, wobec którego sąd taką tutaj okazał wyrozumiałość i poważliwość, dopuścił się w trakcie przerwy aktów grubijaństwa, a nawet rękoczynu wobec osób z audytorium w tej sali. Tak, i chciałbym, żeby Wysoki Sąd wiedział o tym, ponieważ, jak sądzę, była to w jakimś sensie kontynuacja zdarzeń rozpoczętych tutaj w sali sądu. I nade wszystko chciałbym, żeby to było zaprotokołowane, że dziennikarze gadzinowej telewizji TVN są również aroganccy wobec kobiet.